Witajcie wszyscy, ja jestem Łukasz, pseudonim Kierzu, a to jest pierwszy odcinek z gry StarCraft 2 Wings of Liberty. Nie mam dodatku, ja posiadam wersję startową, mój znajomy Ninja ma pełną wersję i zaprosił mnie do wspólnego grania. Ja gram terranami, on zergami, on jest gospodarz, ja przybysz, to więc przybysz z innej planety. 8, 7, 6, 5, 4, 6. Więc nie, to bo ja powinien być tak? Przybyszem z innej planety. Ale on też jest północy, to tak inna cywilizacja tam jest. O, jaskinie Xelnaga. Tylko co to by? Xelnaga. W ogóle ty powiem ci szczerze, że ten, chociaż nie mam dodatku wykupionego, bo kupla miałem ten okazję, no nie? Mieć Head of the Swarm, no, ale kampania nawet fajna kampania. No ma się fajnie wprowadza w sumie w klimat zerów. Ja się nie mogę nimi wyłucza grać. Całki życie trzeba, ale ja się nie mogę doczekać, kiedy będą protosi. No właśnie ty, teraz będzie, bo w sumie już widziałem końcówkę. Jakiś czas lagi w ogóle. Pytasz jak masz? Tak, jeśli któryś z nas laguje, to będzie właśnie takie coś, że będą na chwilę przerwane gry. I tak będzie do kilku razy i później po prostu ten. Tak, na początku będą lagi i później ogólnie aktywizacja będzie tu przez dłuższy czas. Czeka, muszę sobie ściszyć grę trochę. Mówię, to jest escape, to no, teraz będą dobra opcje. No i w każdym razie będzie takie coś, że po chyba tam 3-4 razy będzie takie coś napisane, że gracz, ten, komputer jakiegoś tam grata wpowalenia grę. I wtedy właśnie będzie takie coś, że ten, że będzie wtedy czekało do momentu zakończenia laga i właśnie wtedy dopiero gra dalej, jak się uspokoi wszystko. Cześć, a się tu stopuje rozgrywkę? Bo ja muszę, musisz właśnie grę jakoś zastopować, trzeba ściszyć grę. RK gotowy! A, to tam u dołu masz menu, F10 to będzie w sumie, a tam na prawo, znaczy dolny prawy ruch, tam masz menu, opcje i tam masz dźwięki. Wystarczy ściszyć sobie głośność główną, bo... Tyle potrzeba. RK gotowy! Oki. Teraz dopiero będą budować w ogóle jakieś budowle, no nie? W ogóle jest taka głupia rzecz, że u zergu, ten... U terenów trzeba baraki, no nie? No. Żeby mieć większą ilość ludzi. No. U protosów potrzeba pylony, no nie? No. U zergów potrzeba tego. Takich jednostek nadrządcy, a w Hatchet of Swarm mogą musieli budynek budować. Taka głupia rzecz. Złe wieści? Oj, nie, tylko raz na kolejkę. Kupa roboty, co? Spokojnie, ja tam myślę, że daję na spokojnie czas, a nie kumpel, że po 5 minutach potrafi mi w ogóle z 3 zergami rozwalić całą bazę i to jest. Niestety ma taki tryb gry. ERK gotowy! To jest tak wolna rozgrywka zergami, na początku tylko w sumie. I z ciebie zrobimy nadrządca kolejnego. Rozumiem, tak? Że zacząłeś w dolnym lewym rogu. Łatwo rozpoznać. Bo jeśli jest walka 1 na 1, to zawsze w miejscu, w którym się respisz, to wiadomo, że w drugim miejscu zawsze będzie budowa ten. Budowała się jedna osoba. Dołożyć komuś? A, wchodzi. Dobra, ja jeszcze sobie ten. Muszę powoli zacząć pewne ekspansje robić, bo tu będzie zaraz przerąbane. Rozłożę kolejne legowisko. Ale nie, to chciałem. Tam lecisz, dobra. Nie, tutaj znam cię. Złe wieści? Robi się! Kolejnych dwóch budowniczych, jeden na trzy... A, minerały. Za mało minerałów. Dobra. Wyjmij gdzieś na zbieranie. Żebym tego nie żałował. A to mi na zwiad. Czy to jest poważnie w ogóle w jakim miejscach są jakie te minerały i tak dalej. Da, niech będzie. Zwarty i gotowy. Oha, czyli tutaj jest schod do rozwalenia. ERK gotowy. Tylko uwierz mi, że w wersji pierwszej, no nie? StarCrafta, zerg grasz oznaczał najmniejszymi jednostkami nalot, no nie?
Uwierz mi, że w dwójce wygląda to o wiele gorzej. O, mur robisz? To dobrze. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? To co, serio? To będzie za mną leciał? ERK gotowy! To dobrze, że potrafisz robić mur, bo skoro ja z ERKami nie za bardzo potrafię. Znaczy później dopiero się robi. Musiałbym potrzebować królowej. Kolejne trzy, te dobra. Tutaj też. Już nie się rozrastają powoli. To twoja torsa. Rozbudowa ukończona. ERK gotowy. Uwaga! Straszny pomysł, bo każdy z ERK-ami nie jeździ. Okej. Dobra, nie. O, w ogóle rzadko. ERK gotowy. Jest, w końcu. Ukończona. Tempo, tempo, tempo! Biomasa. A w ogóle, no, wiesz, jaka jest głupia, ten ograniczenie dla zergów? Oni mogą się budować, no, na takim specjalnym podłożu, nazywanym biomasą. ERK gotowy. To jest strasznie denerwujące. No. Gotowy do akcji. Tempo, tempo, tempo! To też ma ten. Ja strasznie dużo robotnic muszę zrobić. Ja już mam, chłopie, te 32 jednostki, z czego właśnie ten, wszystkie 32 są, nie? A czy 31? To są te robotnice. Fabryka. Skumaj to sobie. Jazda. Czas zrobić mur, ty. Uwaga, idzie się. Lekki lag. Komora ewolucyjna. Gdzie jest komora ewolucyjna? Komora ewolucyjna. Dobra. A muszę robić wszystkie budowle, jakie są w ogóle tutaj do stworzenia. Dołożyć komuś? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? ERK gotowy. Ale że... co? Kolejkuje. Kolejkuje, czyli? W sensie, że daje zamiast jednego, tak po kolei, to po kilka. Mi się mam... A co ja to w ogóle chcę? Aha, chcę tą lotnisko. Portal jest. Dołożyć komuś. O, ty już masz lotnisko, chłopie, ja szkoda, że w ogóle nie mam jednostek, jeśli chodzi o takie normalne, tak? Robi się! Dobra. Ty, nie, wróć. Ty mi się przemawiasz. Oj, lag. Fuck. Komputer kierzy. Komputer gracza kierzy, ten. Reguje. Znaczy, że zaraz ja to zajmę. Lepiej, żebym tego nie żałował. Seriously. Nie, to ma być tutaj wszystko. Uwaga, tutaj, tutaj, tam, tam, tu, a tam, tam, tu. Dobra. Już mi wyszukujesz, widzę. ERK gotowy. Mało tego mam, spokojnie, nie bój się. Potrzebne dodatkowe magazyny. Ale ta muzyka w tym jest epicka. Śmiało! No, ona jest świetna, taka muzyka, ten powolny, takie gitary i tak dalej, to jest świetne. Gdzie jest królowa? Jest królowa, chodź, no tutaj potrzebuję. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Potrzebne dodatkowe magazyny. Właśnie, potrzebuję jednego... Dajemy czadu! A... co dają te? No... no, te złote minerały. Potrzebne dodatkowe magazyny. Złote, bo się złote. Znali w galopy. Szybsze wydobywanie, ale szybciej się też kończą, więc tak nie radzę. Jest, ale tak. Uwaga, idzie się! No, nie bój się. Lepiej, żebym tego nie żałował. Powiem szczerze. Szeregu, chłopaki. Jasne. O kurde, ile tego mam teraz dopiero? Tak, ja pierdzielę. Szrąbany teraz mam. Strasznie dużo roboty i ogarnięcia muszę teraz korzystać. Mów, o co chodzi? Dołożyć komuś? I ty tutaj. Potwierdzam. Dawaj! Przyjąłem. Okay. Nie mogę się... Jeden z was. Wydasz jakiś rozkaz?
tutaj. Mam to. Się robi. A teraz mi lecisz tym? Statkiem, no. Statkiem. Kurde, serio? Jezu, nie dasz mi nawet się, kurde, ogarnąć troszeczkę, no. Zresztą, no, nie, to jest smutne. Tempo, tempo, tempo! Że ja tutaj tak, kurde, specjalnie się próbuję, zero ataku. Ja tego odrzutka. Kurde, to odrzutka. Nasz nie ma co ma taką parę świetnie, no. Do ataku. Potwierdzam. Ciebie! Biorę się za panią. Gotowy do akcji. To było. Uwaga, idzie się! Właśnie teraz muszę na szybko kurde odbudować te. Na szczęście się nie odbuduje. Przecież bo to masz kurde trochę lepszą tą. Jeśli znasz się trochę na kontrach, to jest taka głupia rzecz, że zergi niestety są kontrolowane przez Toranów. Wycofać się. Czekałem na ciebie. Co? Dlaczego nie? Wiesz? No, zergów nie atakuje. Dobra. Nie sprawdzam, kogo mnie tam atakuje. Dobra, dajmy się mu trochę. Pewnie. Jezu, jak ma nadliczkę surowców. Kupa roboty, co? Profesjonalista by się chwycił za głowę. No pewnie! ERK gotowy! Fuck. ERK gotowy! Dobra, powinien być teraz lepiej. A? Gotowy do akcji! A, to mi już tam Bejron bazę rozwalił, to muszę przynajmniej teraz trochę ponadrabiać te robotnice. W takim razie. No. Gotowa do startu? Gotowa do startu. Fajnie jest ten przycisk F2. Ja się naprawdę przydaje. F2? Może wybierę. Co on daje? Gotowy na przejażdżkę. Kolejny jest wyczerpany. Zablokowany to jest RK z tymi magazynami. RK gotowy. Właśnie takie, czy ja będę mógł to tworzyć? Nie, nie będę mógł tego tworzyć. Gotowy. O, już pola minerałowe mi się kończą, fuck. Tempo, tempo, tempo! O, faktycznie. Mul, czy jak to? Co? Muła se wezwę. Muła. Takie, taki robotek. Taki robot. Ten co zbiera minerały. ERK gotowy. Zatankowany, gotowy do drogi. Gotowa do startu. Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Mów o co chodzi. Pole minerałów wyczerpane. To jest dzika mapa jest, wiesz? Ci powiem szczerze. O, lag. ERK gotowy. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Przynajmniej sobie popatrz, jaki ty masz budowlę. Co jest naszym pole minerałów wyczerpane. LOL, ile ty masz tych tych barachów? No jestem tutaj, stoję sobie. Ktoś ty jest? Pole minerałów wyczerpane. Ale armia fajna. ERK gotowy. Patrzą tylko sobie spokojnie, ja mam tylko chyba jednego szpiega. Co? Więc to jest taka głupia rzecz. Jak się nazywał ten budynek zacny? Czemu ja go nie mogę robić? Aha, on był nie B. Wiem. Stacja inżynieryjna. ERK gotowy. No. Gotów na wojnę?
Pole minerałów wyczerpane. Z pewnością. ERK gotowy. No gdzie jest ta królowa? Jezu, ta królowa się czekałem. Nie potrafi słuchać gotowy nawet. Gotowy do akcji. Jestem głupi. Pole minerałów wyczerpane. Zwarty i gotowy. No masz start, widzę, masz troszeczkę tego, na serio. Wystraszyłeś mnie. Dobra, okej. Okay. ERK gotowy. Kupa roboty, co? Tutaj nadrządców. Śmiało! Nadrządcy to są takie jak baraki? Wystraszyłeś mnie, zwarty. Aha, takie, bo, to, takie duże ala baraki właśnie. Stało? Więcej nadrządców. Jest to, tak, ten, to jest najgorszy komunikat u zerków. Powie więcej nadrządców. No. O, to jest ta fajna wieżyczka, którą lubię. Ona, stacja radarowa. Taka ta? Słyszymy! Nie. A ta nie jest nawet. Ulepszenia. O nie! Nie chcesz mi szpiega! Siew! Potrzebuję go przy życiu. No. Potrzebowałem go przy życiu. W sumie. Okay. Czy mogę tutaj coś jeszcze zrobić? Za bardzo nie. O super, muszę odbudować wszystkie rzeczy w sumie, bo musiałem je zniszczyć teraz. Jest taka głupia rzecz. O no. Potrzebne dodatkowe magazyny. Potrzebne dodatkowe magazyny. Potrzebne dodatkowe magazyny. Potrzebne dodatkowe magazyny. Dobra. Tak jest, szefie. Potrzebuję pasażera nowego, inaczej będę miał beznadzieję, kurde, bo na budowa tego będzie beznadziejnie. Ale się tak głupio mój ciągle, on będzie beznadziejnie, będzie beznadziejnie. Okej, okay, masz? Haj. Dużo tego nie mam, nawet nie mam jednostek. Stacja radowa. Jeszcze mógłbyś zniszczyć spokojnie. ERK gotowy. No mógłbyś, ale wiem, że tego nie zrobisz. Bo jesteś kumpl, a nie jak jeden z moich właśnie co w dwie minuty próbuje wszystkich zjechać specjalnie. Bo się później wkładał, że go wszystkiego ktoś potrafi to skontrolować. Tak, przez mi stanowisko, fabryki, bo chcę sobie skrytować i mówimy. Kadelak. Tu są tacy i automatycznie się to jest. Halleluja. Zwarty i gotowy. Ale jaki lag? A to jest może jakiś... Uwaga, idzie się! Nie, po co, ale tak. Dla jaj. Ty tu jesteś szefem. Tak. Aha, spoko. Królowa. Jako się obija zawsze. Czas wprowadzić następną ekspansję, bo trochę to... Śmiało! Dużo jest to tego? O, to twoja korsa. No i z ciebie? Ulepszenie. Kurde. Opracowane. Kolejny lag. Jest tu pięć? Strasznie lagujesz. ERK gotowy. Strasznie lagujesz. O! Co? Jednostek mi się... Czyli ten... W sensie ten, ile to mogę już... Tych... No tyle wbudowałem magazynów, że już mogę. Ale niż opowiedz coś? A nie, pomyślałem, że coś mi słabo słychać. A co jest? Gotowy do akcji! Kurde, już mam wszystko koniec z minerałami. Shit. ERK gotowy! Rozbudowa ukończona.
jeszcze lecą sobie. Tempo, tempo, tempo! Ile masz ekspansji? Wybudowałem trzecią. A co za to dostanę? Gejzer z wyspanem wyczerpany. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Nie chcę z tobą, chłopcze, zadrzeć. Czemu? Ja jak na razie jestem słaby, są. Opracowany. Nic się nie bój. I tak pewnie najedziesz, no to ja tam będę, ty. Jak się usuwa jakąś jednostkę z grupy? Nie pamiętam. Zobacz, gospodarkę mam potężną. Ja nie. ERK gotowy. O, no, udało się. Co? Cicztanki. ERK gotowy. Kupa roboty, co? Co to jest? Wystraszyłeś mnie! Spokojnie, nie bój się. Dołożyć go! To jest coś jak u ciebie, coś ale radaru. Przez krótki czas daje mi taki wstrząs sejsmiczny. Oto wasz przystanek. Atak! Lepiej, żebym tego nie żałował. Baza. Moje dzielne nudusy. Do ataku. To jest misja samobójcza, wieżu. Mam nadzieję, że o tym wiesz. O, szybki miał być. Sam nie dam rady. Oczywiście. Zatankowany, gotowy do drogi. Twoje. Bijesz sam siebie, widzę. Lepiej się, żeby tego nie załować. Twoje ERK są atakowane. Baza jest atakowana. Kiew, o kurde. Walka, kto szybciej bazę sobie rozwali. Siedzę w tym burzy! Baza jest atakowana. A co to jest? Co? Co się dzieje? No nie taka głupia ta walka. Śmiało! Najlepsza asymilacja. Pokaż na co cię stać! Gotowy do akcji! Siedzę w tym burzy! Kaj, ty masz bazę jeszcze. Lepiej, żebym tego nie żałował. Tak jest, komandor. Baza jest atakowana. Wiem. Pola minerałów wyczerpane. Dobra, trzeba do bazy iść. Się zniszczą jednostki. Ulepszenie opracowane. Nie mogę zaatakować sobie. W szeregu, chłopaki. Pole minerałów wyczerpane. Twoje ERK. Boże, co to jest za walka? To nic ciekawe, nic interesujące. Poczekaj, zaraz to zrobimy w inny sposób. Tempo, tempo, tempo! Lepiej, żeby tego nie robił. Ty jeszcze masz na czołg, no, właśnie się dziwię. Lepiej,
tego nie przewidziałem. Jasne. Dobra. Porządku. To z powrotem wszystko ja pierdzie. F2, atakować. To była ostatnia sieć nie dostała. To jest naszym celem! Tak. Czołg obieżniczy. Fajną kwestię ma. Tam obrażenia. Te obrażenia przypadkowe to moje ulubione. Czy jakoś tak. Spoko. Przyjęte! Wydasz jakiś rozkaz? W drugim znajdujesz. A, ja już mam pograne. Lepiej, żebym tego nie żałował. Pole minerałów wyczerpane. To jest tylko dlatego w sumie, że nie potrafię za bardzo z ergami grać. Jeszcze jest. Lepiej, żebym tego nie żałował. Pole minerałów wyczerpane. Mam małego safe zone. O, masz małego. Widzisz. Dolatujemy. Latujesz? Wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Oj tam, tu mam tylko robot. Gdzie są problemy? Dołożyć kogoś? O, to wasz przystań. Czekałem na cię. To jest naszym celem! Uwaga, idzie się! Zdecydowanie! Przyjąłem! Jeszcze nie poddajesz. Rozkaz otrzymany. No dawaj! Ja tylko teraz kombinuję, jak tutaj po prostu tylko z dwoma jedną cholerną bazę zbudować, nic więcej. To jest tak denerwujące. No. Bo źle zacząłem, wiesz? Szeregu, chłopaki. Załatwione. Biorę się za to. Mam to. Potwierdzam. Nie mogę się doczekać. Siebie. Co? Nie. Ja nic nie przycałem. Oj tam. Kurde, to raczej nie będzie za ciekawy odcinek, bo... No tego ostatka. Jaki odcinek? Taki, bo nic nie gadałem. Przyjąłem. No, może nie, ale ja się śmieję dalej. Nie, jak to wygląda? Dobra, wyślejmy tu. Oj tam. Ja tylko mam jedną bazę, którą pewnie i tak zniszczysz. A? Nie potrzebny kurde ten, tak mało, za mało infektorów zrobię. Jesteś szefem. To są takie jednostki, które potrafią przyjmować. Wal śmiało, pamiętaj. Czoł go wyrzucić i mówić i wal śmiało. Boga, idzie się! Nie, ja jeszcze mam bazę! Jezu, to będzie taki trolling z mojej strony w tym momencie. Ty idź tutaj. Ty. Czekałem na ciebie. Lepiej, żebym tego nie żałował. Gotowy do akcji? Łatwo mnie nie znajdziesz, powiem ci tak. Tutaj. Lepiej, żebym tego nie żałował. O, widzę, że idziesz do starszej bazy. A wy, dwaj, chodźcie tutaj. Wydasz jakiś rozkaz? Gotowy do plądrowania. To jest głupie, bo mam poukrywane roboty. Czujesz co? Takimi tekstami podywaj do dziewczyny? Wiesz, komandorze. Siebie! Mówisz? Tak, cześć kochana, jestem gotowy do plądrowania. Czekałem na ciebie. Ta jest! Szeregu, chłopaki! O, no i po grze. Wydasz jakiś rok? Jej! Czekam. Jem. Zbyt osiągnięcie 15 lat StarCrafta. Dobra, to ekran wyników. Ja czemu nie... Weź, ja cię mogę... Wiem, że nie chcesz grać, ale...
nagraj po prostu, wiesz, to jeden odcinek, gdybyś miał po prostu rasa porządnie, żeby się ludzie po prostu nie czepiali ciebie. Wiesz, nagramy takie też, jeden na jednego. Dobra? No, można było. Ja ci pokażę wszystko co i jak. I tak no można było. Ja miałem mniej robotników. Mniej APM. No. Czyli sienia jest już 6 tysięcy. Udało ci się osiągnąć lepszy wynik od twojej średniej. W APM. Oj tam, ale misja samobójcza się powiada. Zniszczyłem bazę, zniszczyłem. Tylko to się robi. Aha. Tylko to jest zasada 4 na 4. Zergami. Trzy osoby cię bronią, a ty czwartą robisz po prostu takie osada Mahusajna. Tylko budujesz takie te. To się nazywają boilingi, no nie? I to są właśnie takie po prostu małe bombki. One tylko wchodzą i atakują. I robisz sieć nydusową. Takie kanaliki, budynek, który przenosi z miejsca na miejsce. I potrzebowałem tak zwanego, czekaj, to był nadrządca chyba bodajże. Go się upgrade'uje. I to jest taki szpieg. Robi tak coś, jakiego to się nazywa odmieniec, że to się kładzie na ziemię, widzi jakąś rasę i nagle wiesz, robi do siebie podobną jednostkę z niego. Wow. No dobra, no ale wygrałeś trudno. Ja źle zacząłem. 40 minut. No to dobra, no to byłoby na tyle. Na razie i do zobaczenia do następnego odcinka StarCrafta 2. Hej. Hej.